Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Baldursów. Ja jestem teraz w sklepie Ciuszki Karm. I jest tutaj Nabel. Taka troszeczkę irytująca postać, która ma ukryte dodatkowe zadanko. Do góry! Do góry! Przygotuj się do walki. Chwila! Nie chciałem z tobą walczyć, tylko coś sprawdzałem. Nazywam się Naber. Wkrótce poszukiwać przygód, a potem najlepszy poszukiwać przygód na świecie. Tylko muszę jeszcze przemyśleć, jakim poszukiwaczem chcę być. A ty co myślisz? Może wojownikiem? To powalcz ze mną, a ja ci powiem. Pewnie. Czyli zaciskam dłonie w pięści i... nie ma sensu. Nie umiem. Chyba Naber woli gadać niż walczyć. Odpowiedź taka. Mniej gadania, więcej walczenia. No właśnie, muszę znaleźć coś, żeby w to walnąć. Ale nie będzie bolało? Nie, na pewno nie. Boisz się? Zlałaś się w gacie? Popuściłaś? Ścikałaś? Niech zgadnę. Chcesz spróbować kariery barbarzyńcy. No właśnie, trafiłaś w sedno. O, tak. I jak mi poszło? Czy szczękasz zębami ze strachu? Występy. Udaj, że jesteś przerażona. No spróbujemy. Tak! Naber odnalazł swe powołanie. Kaszle. Może nie. Sto lat, sto lat. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Zaśpiewaj twoje imię długim operowym tonem. Wow, dużo lepiej tobie wychodzi. Pobłogosław nas twoją pełnią. Nie, świętym, nie. Duchem, nie, duszą, nie. Duchem. Twoją boską mocą, znaczy łaską. Kurde. Nie przeszkadzaj mu i odejdź można. Nie wiem co robisz, ale prawie na pewno robisz to źle. Modlę się. A to nie tak idzie? A do którego Boga się modlisz? To jest więcej niż jeden? Kurde. Niuch, niuch? A teraz co robisz na dziewięć piekieł? O, nie załapałaś? Próbuję być psem. Psy to wszyscy lubią. Racja, ale Nabera nikt nie lubi. Nie, no nie będziemy okrutni, nie? No to dalej. Tak, hał, hał. Patrzaj, prosty ludzie. Wkraczasz oto w domenę mistrza zaklęć, gdyż Jam jest najpotężniejszy czarodziej. Tym razem zgadnę. Jesteś czarodziejem. No ba! Kurde. Do bani. Do chrzanu. To przeklinanie. Czarodzieje zaklinają. Dureń. Ajajaj! Ups. Znasz może jakichś diabolicznych dobroczyńców? Czarcich czeladników, piekielnych pracodawców? Chcę zawrzeć pakt. Jesteś gotowy być czarownikiem? Przedać swą duszę na całą wieczność? Duszę? Muszę oddać duszę, żeby zostać czarownikiem?
Rozumiem, że chcesz zostać mnichem? O, cześć! W ogóle cię nie widziałem. Medytowałem, rozumiesz? Cisza i spokój to takie wspaniałe, prawda? Będę najlepszym mnichem w historii. Pomilcz jeszcze trochę. Naber zaciska usta. Czujesz, jak za jego wargami wzbiera ciśnienie słów. Biedaczek zaraz wybuchnie. Nie mogę tego zrobić, mam za dużo do powiedzenia. Masz rację, mnichem to ja nie będę. Chcę gadać, gadanie jest super, nie? Możesz mówić słowa, zaprzyjaźniać się, opowiadać wszystkim, co myślisz i czujesz. Podczas gdy Naber wypluwa ostatnie słowa, ty wymykasz się niezauważona. Bu! Pewnie nawet nie widziałaś, jak się skradam. Jestem cieniem, mistrzem kamuflażu. Łotrzykiem. Ktoś coś mówił? Słyszę głos, osoby nie widzę. O, ale mogę być w tym za dobry. A jeśli nikt mnie już nigdy nie zobaczy? A jeśli nikt już nigdy ze mną nie porozmawia? Nie! Jeśli nie łotrzyk, to może łowca. Dobrze mi idzie gonienie różnych takich. Na pewno polubisz te długie, samotne miesiące na szlaku. Kurde, czemu tyle zadań dla poszukiwaczy przygód łączy się z samotnością? Podobno są tam jakieś drużyny? Być może odpowiedź drzemała we mnie od początku. Starożytna iskra magii. Tak, urodziłem się, by być zaklinaczem. Czuję to. Świetnie. A umiesz coś w magię? Niech no się skupię. Czuję moc, drzemiącą we mnie. Nadchodzi. Nadchodzi! Odbija mu się. Oj, niestrawność. Pani moja, przysięgam ci wieczną przysięgą absolutne poświęcenie. Jestem jeno twym skromnym paladynem. Obawiam się, że ja też złożyłam własną przysięgę. Nie mogę być twoją panią. Buu. No dobra, wracamy do punktu wyjścia. Wszystkie te role są bardzo restrykcyjne, prawda? Może życie poszukiwacza przygód nie jest dla mnie. Bardzo lubię z tobą rozmawiać. Niewiele jest osób, które chcą ze mną rozmawiać, więc kupiłem ci prezent. Proszę. To o czym teraz porozmawiamy, jeśli nie o poszukiwaniu przygód? Czekaj, czekaj. A co, jeśli będę miał wiele zajęć? O, Naberze, geniusz z ciebie. Widzicie to? Amulet całkowitej pewności. Występy plus jeden. Zastraszanie minus jeden. Troszkę trzeba cierpliwości, nie, żeby z nim rozmawiać, ale jest zabawnie. Tak więc w tym filmiku to będzie wszystko. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym.